trenerze, test generalny 0 do 0. Chyba można powiedzieć, że spodziewał się pan czegoś więcej w tym ostatnim meczu. Test generalny będzie za tydzień, bo to tak naprawdę liga zweryfikuje to wszystko, co my robimy, jak jesteśmy przygotowani, jaki mamy skład personalny, jaki mamy pomysł na grę. Dla mnie najważniejsze w dzisiejszym meczu było to, że Aura łaskawie pozwoliła nam ten mecz zagrać na boisku naturalnym. Było to drugi dopiero sparing w takich warunkach i no nie ma co ukrywać, inaczej piłka chodzi, inaczej się piłkarze zachowują. Ale nie ukrywam, że no wynik jest średni i gra w pierwszej połowie może wyglądała pozytywnie, mieliśmy jakieś sytuacje, ale w drugiej połowie to tempo padało, ta jakość padała i no nie ma co ukrywać, ten wynik no nie jest na pewno zadowalający. Mimo to ten okres przygotowawczy można byłoby podzielić na takie dwie części. Pierwszy, gdzie te wyniki no, nie były zbyt dobre, i ten drugi od Znicza Pruszków, 3 zwycięstwa i remis. Rzeczywiście było tak, że w drugiej części okresu zespół prezentował się lepiej? Dla mnie najważniejsze jest to, jak wygląda organizacja gry, jak wygląda, jak się przedstawia tempo gry, ile potrafimy sobie wypracować sytuacji podbramkowych. W każdym meczu było inaczej, no ale taka konsekwencja i dojrzałość i odpowiedzialność no była najwyższa w tych trzech ostatnich meczach, gdzie wygraliśmy. Dzisiaj ta odpowiedzialność też była, no ale zabrakło bramki, zabrakło troszeczkę polotu. Już za tydzień mecz z Wisłą Puławy, zespół, który wzmocnił się zimą. Pamiętamy też ten mecz pierwszy w Puławach, gdzie nie do końca pańskiemu zespołowi poszło. Jest taka rządza rewanżu? No jest rządza rewanżu, jest rządza dobrego wejścia w sezon, godnego zaprezentowania się przed własną publicznością. My mamy tydzień do tego meczu. Mam nadzieję, że Aura pozwoli nam trenować na boisku, na którym będziemy grali. Jestem dobrej myśli, choć na pewno martwią urazy piłkarzy, którzy wykluczyli się z tych pierwszych meczów. No właśnie, można pan powiedzieć w takim najnowszym raporcie zdrowotnym? No, na pewno duży problem będzie zgranie w tej rundzie z Markiem Opołaczem, z Januszem Surtykowskim. Dalej poza drużyną jest Michał Efir. No, są piłkarze typu Żuchowski, Wacławczyk, Bąk, którzy mają urazy, ale to są urazy takie, które nie eliminują ich z walki o gry od początku z Wisłą Puławy.